Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii House People Luxury. Przed nami zostało już ostatnie zlecenie z tego dodatku, mianowicie dwa w jednym. Wielękała swoje życie w tej okolicy i żegnała się z nim z łezką w oku. By wywołać piękny uśmiech na jej twarzy, Gerard kupił przestronny bar i sąsiadujące z nim maleńkie mieszkanie na najwyższym piętrze tego budynku. Po kilku odważnych modyfikacjach i reranżacji ścian z pewnością przerodzą się w jedno duże mieszkanie dla zakochanych. No, zobaczymy, co z tego będzie. Akceptuj i lecimy. Moja dziewczyna mieszkała w kawalerce za ścianą. Wyprowadziła się już jakiś czas temu, ale nadal ciepło wspomina to miejsce. A teraz z okazji zbliżających się urodzin postanowiłem zrobić jej niespodziankę. Potrzebuję twojej pomocy przy remoncie tego miejsca, przerobieniu go w naprawdę szykowny apartament. Jestem gotowy wydać na to nieprzyzwoitą sumę pieniędzy. Wiele nie zauważy, jeśli skąpisz po materiałach, ale ja tak, więc nie rób tego. Zadzwoń, kiedy skończysz. Dwa w jednym. Dobrze, kochani, czyli mi się wydaje, że będziemy wybierać wszystko, co najdroższe. Niech pan będzie zadowolony. No, 140 tysięcy budżetu, no pięknie. Dobra, sprzedaj przedmiot. Standardowo ja będę zaczynała, słuchajcie, od porządków. Ostatnio mi to akurat... zniszczona tabliczka. Aha, tu. Wolę zdecydowanie najpierw sprzątać, potem dopiero wykonywać całą robotę. Nie wiem, jakoś tak mi się porobiło, że tak mi jest lepiej. Tak teraz przeglądając... patrząc na ten filmik, tak pomyślałam, że ja bym nie miała nic przeciwko, żeby mieć taki... salon w stylu barowym. O, coś na ten deseń. To mogłoby całkiem nieźle wyglądać. Dobra, te rzeczy chyba będziemy sprzedawać. Może najpierw się śmieciami zajmę. O, matko, o panie. Dobra, tędy chyba nie przejdę. Najpierw śmieci, potem to pozmywam wszystko. Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Chociaż powiem wam, że w niejednej polskiej knajpie, jakby się zaszło, to takie rzeczy też by się znalazło pod barem. Gdzie to światło się włącza? No chyba już nie działa, nie żyje i w ogóle. Okej. No całkiem sprawnie. Na szczęście nam to się sprząta i znika. Jestem ciekawa, czy to będą jakieś renowacje. Tutaj powiem wam o ten mi się grajdołek podoba. Na wszystkie, o, pierdoły. Czy tu jeszcze coś jest? Tu coś jest. O, to chyba. Tak. Dobra, to możemy sobie pomopować. Jakieś sufity, coś. Nie, to tego chyba nie mopuję. Czy tu było brudno w tej okolicy? Nie, tu nie było brudno. Tu było całkiem porządnie. Też sporo widzę rzeczy będzie do posprzedawania. O, i będziemy chyba taras robić. Fajno. Okej. Okay. Czy za barem też ja mam coś jeszcze do posprzątania? Nie. Tutaj jest już posprzątane. Rzeczy na sprzedaż poproszę. Te... drzwi się nie podobają, to nie. O, kuchnia. Aha. To też? Ja myślałam, że to zostanie. Ja chciałam mieć tutaj salon w stylu barowym, tak jak mi się marzy. Znaczy, marzy to za dużo powiedziane, ale całkiem spoko opcja według mnie. Klimatyzator zostaje, okej. Okay. To też zostaje. Piecyk B. Piecyk kominek. Lampy sufitowe się nie podobają. Jestem ciekawa, jak to pomaluję. A gdzie są śmieci jeszcze nieposprzątane? Proszę. Okej. Okay. Tutaj? O, on to chce sprzedać. Mi się to tak podobało. To nie, to zostaje. Okno zostaje. A, ściany będziemy wyburzać, patrzcie. A to też zresztą sprzedajemy. Dobra, tutaj to trzeba posprzątać. A kuchnia to też piękny syf, jak widzę. Żeby tak w domu się sprzątało, wiecie? Klikniecie, cyk, pyk, nie ma. Dobrze, teraz tak, sprzedajemy. Dobrze, że on tu chciał wszystko wysprzedawać, więc na szybko to idzie. Dobra, i jeszcze pozmywać te podłogi. Dobra, to już sprzątnięte, przejdźmy tu.
Lustro zostaje. Tu. Znieść ścianę. Dobra, to ścianki to później, ale tu sobie posprzątamy. Dobra. Chodźmy tu w tę część. O, od razu sobie posprzątałam, to od razu też i posprzedaję wszystko, co mu tutaj nie pasuje, czyli wszystko. Jemu praktycznie wszystko tu nie pasuje. Dobra, chodźmy na taras. Posprzątaj śmieci. To zostaje? Panie, serio? Aha, to jest uważane jako śmieć. To czemu w domu to nie było uważane za śmieci, musiałam sprzedawać? No nic, dobra, ja się nie czepię. Dobra, tutaj to. A tak, tutaj się myjką sprząta. Jeszcze gdzieś coś? Dobra, wysprzątane. I co, takie puste zostanie? Ja bym tutaj coś wstawiła. Pan się nie zna. Ja się naprawdę nie zna. Dobra, to teraz w tę część. Pek. Dobra, mamy sypialnię. Nie, serio, mnie to zastanawia. Ja nawet jak nocuję w hotelu, wiecie, to wychodząc, ja zostawiam po sobie porządek. Takiego syfu bym w życiu nie zostawiła. A to jest jakaś masakra, co tutaj się wydarza. Gdzie tu są... Aha, to jeszcze śmieci. Aha, tutaj się ten leje woda. Dobra, ja zacznę sprzedawać, to ja resztę śmieci odkryję. Tak będzie chyba prościej, wiecie? Coś mi się zdaje. Właśnie, odkryłam śmieci. O, będzie renowacja? Będzie renowacja, bardzo fajnie. O, króliś zostaje. To ten demoniczny taki króliś. Trzeci przedmiot, zasłona. Okej. Okay. Lampa sufitowa, nie? Zdjęcie w ramce. I to. Włączniki światła się nie podobają. Okej. Okay. Żaluzja. O, na żaluzję nie zwróciłam uwagi. I wyczyść zabrudzenia. Już. Tu. Dobra. Tu jest, tutaj trzeba posprzątać. Jakie fajne słuchawki. Dobra, i sprzedaj przedmiot. I... Słuchawki zostają. Dobra, to się nie podoba. Pasta do zębów i kubek? A, tutaj, dobra, już znalazłam, już, na spokojnie. Dobrze, tutaj też to sobie sprzątniemy. Co tu robią te słuchawki? To ja nie mam pojęcia. Co? A, bo tu się nalało znowu. Dobra, czy my wszystkie pomieszczenia już przelecieliśmy? Chyba tak. Chyba tak, 10 minut i posprzątane. O, żeby w normalnym życiu tak dom sprzątać. O, ho, ho. Dobra. Idziemy po kolei, zaczniemy tu. Pierwsze co, to trzeba to zamontować, niech mi przestanie to ciec. O, i włączmy, niech będzie ogrzewanko. Proszę. Dobra, i tak, pierwsze co? Podłoga. Ja chcę tu podłogę. Nie mogę zrobić podłogi? Aha, bo najpierw muszę zmodyfikować ściany. Tutaj będziemy mieli wyburzanko, z tego co widzę. Chyba to. Tak. Chyba o jedno za dużo. Gdzie jeszcze? Aha, tą górę, dobra. Dobrze. I teraz tak, wybuduj ściany. Tutaj jedną chyba przesadziłam, więc tu chyba tą jedną trzeba dostawić. Tak, i teraz trzeba tutaj te mniejsze. Tak, tak on chciał. Dobrze. Proszę. A tutaj co? Zwykłe ściany. Tak, zgadza się wszystko, dobra. Proszę. I o, i teraz już możemy się zająć tym, co lubię, czyli podłogi. Najdroższe chciała, więc ja patrzę pod kątem najdroższych.
A czekajcie, jeszcze raz sprawdzę, czy to są najdroższe. Tak, bo zawsze się układa od najdroższych. Dobra, weźmiemy tą wiodełkę. No, proszę bardzo. Tam niepotrzebnie robiłam. Teraz tak, zasłona, renowacja mebli. A coś ze ścianami? Co tutaj ze ścianami? Któreś z tych bym wzięła, bo za 360. I o, to ma biały dół, nie pasuje mi do podłogi. To będzie takie... No dobra, wezmę to. Można z białym... O, można z białym. Albo nawet i z takim. To weźmy takie. Dobra. O... Zachciało mu się tej renowacji i teraz mi to będzie przeszkadzał z tym. Dobra, układamy, to się szybko układa. Musimy jeszcze oczywiście białą farbę kupić, żeby w koło okien sobie malować. Tak, tutaj okna mamy. I zapewne są parszywe w koło, tak jak zwykle to bywa. Naprawdę, uwielbiam kłaść panele w tej grze. To jest pokój. Czy z niego będzie jakaś sypialnia? Mam rozumieć? No ten misiu, ten króliczek demoniczny mnie tak nakierowuje. No i oczywiście w koło okien jest paskudnie, trzeba kupić białą farbę. Dawaj, tutaj marnujemy panele nad okno, jak ja to zawsze mówię. Powinno się kłaść od razu też nad oknem. To się jeszcze tak głupio liczy i jeszcze mi paneli zabraknie. No. Właśnie to, co mówiłam. Dobra, jedno. Jedno nie wystarczy, coś mi się wydaje. Dobra, jeszcze tu. Jakby jeszcze nad drzwiami trzeba zmarnować panele. A widzicie, zgadłam, że nie wystarczy. Dobra, skończymy to, kupimy białą farbę i bierzemy się za renowację. To sobie sprzedam, dajcie farbę. Ach, nie ma farby, trzeba sobie znaleźć. Biały. Nie to chciałam kliknąć. Domek jest spory, wezmę dużą farbę. Do czegoś się może nadać. Dobra, dawaj to. No i elegancko. Dobra. No wiecie co, patrzę sobie też w koło drzwi od razu. Nie wiem, jak ja te drzwi wstawię, czy równo, czy krzywo. O, to już było białe, super. Dobra, ty wypadł, a ciebie będziemy renowacjować. Czy jakoś tak. Dobra, tak wypolerujemy. Zrobimy to, znaczy zrobimy to, zobaczę w jakim kolorze zrobimy. Ja bym wolała jasny jakiś. O, brzoskwinkę na przykład. Dobra, no to teraz są nogi. Strasznie nie lubię bawić się w nogi. Skórę jakoś fajniej się to robi, a to jakoś mnie aż tak nie cieszy, powiem wam. Fajne, fajna rzecz, że wprowadzili to w ogóle do gry, tak? Ale no, jakoś bym wolała inne. Nie, nie robimy tego w brzoskwinie, weźmiemy o tak. Niech to się, wiecie, wyróżnia troszkę odcień jeden z drugim. No i dobra, i jest. Wróćmy do warsztatu. I jeszcze to. Nie wiem, o co mi z tym chodzi. Jakoś... Nie wiem, no trochę rzeczy już tutaj przerabiałam, tak? I jakoś nie wiem... Może dlatego, że w niektórych miejscach jest potrzeba, żeby to było, wiecie, mega ultra dokładnie, gdzie... Nie ma takiej potrzeby, a nieraz jest tak, że byle jako zrobicie i to jest już zatrybione. Macie, o, tak jak teraz, nie? Może to o to mi najbardziej chodzi.
O, widzicie, i teraz o, ile jeszcze zostało? A ten, a już że jest zatrybione. Że po prostu w miejscach, gdzie nie trzeba się przykładać, to szybko trybi, a w miejscach, gdzie powinno się przyłożyć, to jest nie tak, jak trzeba. A to mogę... A tu, aha, od środka jakoś. Dobra, i tak tym malujemy. Co tu jeszcze? Szufladki też będziemy robić? O panie. Nie wiem, kiedy się szufladka zdążyła zrobić, ale okej. Dobra, dawaj drugą. To było szybkie. I widzicie, ja się jakoś tutaj specjalnie nie przykładam, i trybi. A tam, gdzieś się chce przyłożyć, to nie trybi. Tak, jeszcze tu tył. Dawaj to. A, i jeszcze ten dół. Ale to nie mogło już od razu nóg do tego dołączyć. Ja myślę, że jak skończymy, to będzie całkiem ładnie i elegancko to wyglądać. Dobra. I co? I nogi już tylko zostały. Można oddalić gdzieś tak blisko. Trociny czy co tam się z tego sypie, mi się do oczu nasypie. Że tak będzie prościej, jak będę to przełączać. No i co, i gdzie jeszcze te nogi mam? A, z tej strony, dobra, jest, widzę. Wcześniej z tej strony musiałam nie tego. Dobra, i malujemy. Malowanie jednak jest jakieś w miarę przyjemniejsze i szybsze, mam wrażenie. Patrzę, ile procent to mi już leci, ale dobra, już kończymy. Daj jeszcze tędy. O, mamy to. Dobra, pięknie. A, wymieni lustro. Proszę bardzo. No, zrobione, dziękuję. No i całkiem elegancko to wygląda. Dobra, teraz tak. Nic tu więcej nie mamy, królik zostaje. To po kolei zaczynamy kupować. Zasłona. Nie wiem totalnie, w jakim ja to odcieniu kolorze chcę robić. Zróbmy to może morskie. Nie wiem, coś mam ostatnio do tego koloru. Nie możesz od razu dwóch kupić, takich samych. Proszę, zamontujmy. No powiem wam, że średnia okolica. Robiliśmy mieszkania o wiele fajniejszych miejscówkach, gdzie były fajne widoki. Tutaj patrzcie, zaraz o, widać jakieś bloki. Nie ma takiej przyrody, jak do tej pory mieliśmy. No, elegancki włącznik światła, proszę bardzo. Może tu będzie lepiej. Teraz tak, drzwi. Zróbmy je może w elmie. Ostatnio coś w biały idę, teraz zrobimy sobie w elmie. Dobrze, rama w elmie. Tylko tak, ja na górze pierwszy kolor bym chciała... Chciałabym wszystko dać w szkło jednak te. O, i jeszcze to w szkło. Dobrze. Teraz tak, tu... Okej. Okay. Klimatyzator, tak? Mamy klimatyzator tu mieć? No dobra, spoko. Najdroższe oczywiście i w złocie może.
dawajmy tu na bogato, przecież ona tutaj ma mieć wszystko bogate, tak jak on powiedział. Dobra. Aha, i nowe rzeczki nam tu teraz wyskakują. Dobrze, tylko tą instalację klimatyzatora. Gdzie ona by tą klimę chciała mieć? No dobra, tu jej wsadzę. A, muszę kupić klimatyzator, dobra. Już jeden ostatnio montowaliśmy, z tego co pamiętam. O, proszę. Tak, i kabelki. Czyli to, co lubię. A tam z tyłu się jeden schował, no. Dobra, mamy to. No i pięknie. Dobra, klimatyzator jest teraz tak. Łóżko, fotel, siedzisko. Łóżko to pewnie tu będzie chciała. Najdroższe oczywiście. A teraz tak. Mamy Elma. A błękitne. Ja bym dała białe prześcieradło. Błękitne może być to. To obicie. Pościel, podstawa. Tu, a tu dajmy zieloną podusię, o, taką, a ostatnią może, o, czarną. Dobra, to łóżko ja chcę tu, tylko króliś, króliś przeszkadzasz, siądź. Dobra. To jest prosto. Może teraz bardziej. Dobra. Co jeszcze? Meble. No najdroższe oczywiście. Bóg. Elm jest. Proszę bardzo, w Elmie. Podusie dajmy jedną taką, drugą taką. Będzie. Wstawmy sobie to tu. Dobra, teraz szafeczki nocne. No, skupiłem się na tym zleceniu stricto, mówię, że on powiedział, że ma wszystko najdroższe i w złocie i w ogóle, no i tak ja to robię. Dobra, kup. Od razu wezmę takie dwie, bo on wiem, że dwie będzie chciał. Raz. Proszę, dwa. Tutaj coś najdroższego. Uhuhu, proszę. W złocie. Dobra, a teraz tak, tutaj to ja sobie muszę przestawić, żeby to o, mi nie przeszkadzało. Proszę, tutaj co ma być? Stolik, no najdroższy, wiadomo. Proszę, wszystko w złocie. Wstawię go na razie tędy, bo ja nie wiem, co oni tutaj do niego chcą. Fotel, fotel to za dwa tysiaki. Dajmy go błękitny, będzie do zasłonek pasował. Tak, jak nie wiecie, fotele się dobiera do zasłonek. Tak. Tak to się robi. Dobra, jakieś dekoracje tu będą chcieli, ale ja sobie najpierw ten fotel postawię, o tak, może tu. Proszę. Tutaj, o. Stoliczek, dobra. Co za dekoracje? Dywan. Dywan dam o tu przed łóżko. Dobrze, tutaj co? Coś takiego w złocie oczywiście. Postawa może być czarna, będzie całkiem nieźle to wyglądać. Stój tu. Jakie jeszcze dekoracje chcecie? Obraz pewnie jakiś. Mi oczywiście standardowo brakuje kwiatów. No ja, to jestem ja. Tu to będzie źle wyglądało. A może na tej ściance jednak? O, dobrze. Sypialnię mamy. No, trochę nam to czasu zajęło. Chodźmy tu do łazienki. Co tutaj są? Płytki, przedmioty, drzwi łazienkowe. To ja, wiecie co, ja chcę najpierw drzwi łazienkowe. Tak jak mówiłam, wszystko w Elmie robimy. Z racji, że to jest łazienka, to tutaj szkła i szyb raczej nie potrzebujemy. Proszę bardzo, w złocie. O. Tutaj będziemy musieli właśnie płytki położyć z tej strony. Dobra, jakie wy chcecie płytki na podłogę? O, całkiem niezła łazienka będzie, ja te płytki bardzo lubię. I tutaj właśnie, o tak. No i tutaj, o, zamkniemy. Praktycznie nie widać. Dobrze, co wy chcecie tu na te ściany? Chcecie, no, te płyteczki. One mi się bardzo podobają, dajmy na razie dwie. I chcecie drugie, te brzydkie. No dobra, chcecie brzydkie płytki, to też. Ja nic nie mówię. Dobrze, o, widzicie.
Od razu widzę, że okno jest B i trzeba naprawić. No, to wygląda. Ależ powiem, że te płytki nie są wcale takie złe, no ale skoro tak. Dobra, poukładamy sobie z tej strony, damy jasne, tamtą stronę damy ciemne. I w sumie on więcej tutaj w tej łazience nic nie chce. Te słuchawki mnie zastanawiają, dlaczego tak leżą na tej podłodze. Może ktoś się szybko wyłaził z wanny. Spadły mu z głowy. Nie można je wsadzić do wanny. Dobra, położymy je tu w takim razie, żeby mi nie przeszkadzały. O to mi głównie chodzi. Dobrze, a teraz ułóżmy sobie to wszystko. Może nawet nie będą wyglądały te płytki tak źle. One mi się nie podobają przez to, że są takie podłużne. Gdyby, macie, jakby one były o takie, w taki kwadrat, to według mnie to wyglądałoby lepiej. A nic. Tak patrzę, wystarczy mi płytek chyba, tutaj 4, tam 5, powinno wystarczyć, nawet jedna powinna zostać, jeszcze przecież musimy zmarnować płytki nad oknem, o tu. Nawet zostały dwie płytki. Dobrze, to ciebie odłożymy, was tu poproszę, lustro jest ładne, no i tu ładne lustro. Tak na dobrą sprawę teraz myślę, że jeszcze inaczej można było tą łazienkę ułożyć, że na przykład w rogach dać tutaj po dwie, dwa razy płytki w każdym rogu, a całość na biało. To też by mogło nieźle wyglądać. Ale dobra, już wzięłam tako po prościźnie, że tak powiem, robię, no i tak już to skończę. No i dobra, i na dzisiejszym odcinku skończymy dwa pomieszczenia. Widzę, że w sąsiednim trzeba będzie wyburzyć ściany. No to kolejny odcinek. No właśnie nie wiem, czy uda nam się, słuchajcie, no postęp. Niby jesteśmy w połowie, więc kolejny odcinek być może będzie już ostatnim, bo to ostatnie zlecenie już chyba jest, więc będziemy się z serią żegnać, ale dwa dodatki na ten rok zapowiedziane, więc spokojnie wrócimy jeszcze z House Flipperem w tym roku na bank. Dobra, czy tutaj coś więcej? Nie, łazienka skończona. Nie wyszło tak źle, słuchajcie, te płytki nawet tutaj, że okno jest jasne, całkiem nieźle to wygląda. Tutaj również jest ok. Tu mówiłam, ściany burzymy, póki mam jeszcze parę minut antenowych, że tak powiem, sobie to wyburzę. Niech leci. Będzie jedna większa łazienka. Dobra. Od razu tu. Dobra. Poszło teraz tak. To mam rozumieć, że zostaje. Płytki, nie płytki. Jakie odcienie tu chcecie? Znowu te brzydkie białe. A, będę musiała się z tym białym po prostu chyba pogodzić w jakimś stopniu. Dobrze. I płytki te. Wezmę jedne. I takie. To takich wezmę dwa. Proszę pana, włącznik panu odpadł. Proszę. Nawet światło działa. Dobra, ja chcę, słuchajcie, tak, białe płytki sobie walnąć na te ściany. Totalnie na te, a cała reszta będzie w ciemnych płytkach. Tutaj nam wystarczy. Umywalka z baterią i drzwi łazienkowe. No to tak. Prosto, że tak powiem, bo co nam jeszcze zostanie teraz? Salon, kuchnia? I chyba tyle, nie? Tak mi się coś wydaje. Dobra, to odłóż, to weź. No nie, jakieś te łazienki lubi biało-szare. No skoro tak lubię, to tak mu i pozwolę. Znaczy pozwolę, ja tu mam bardzo dużo do gadania przecież, prawda? Nie, po prostu tak mu zrobię i będzie zadowolony. Dobrze, tych płytek powinno nam wystarczyć. No, mam taką nadzieję, tutaj jeszcze 10, no i zostanie kolejne 10, bo ich pakuję chyba po 15. Tyle gram w tą grę i nigdy na to uwagi nie zwracam i nigdy nie pamiętam. No i właśnie to jest to, co mówię. Panele się rzuca na te ściany, płytki się kładzie i trwa to o wiele dłużej. Dawaj te. Tak, pakują po 15 w paczki. Dobrze, że tu zostało nam jeszcze. Dobra, mamy to. No i co? I myślę, że na szybko możemy sobie te drzwi zamontować. Dawaj te drzwi. One miały być w Elmie wszystkie.
Proszę bardzo. Elm złoty. Detale tam zmieniałam? Chyba nie zmieniałam. Co damy tu białe. Dobrze. I odwrotnie te drzwi poproszę. O, krzywo wstawiłam. Nic. Poprawię na kolejny odcinek. A dodam jeszcze na szybko tą umywalkę. Złoto, złoto. Oczywiście wszędzie złoto. I może być białe. Biały zawsze jest elegancki, prawda? Montujesz się? Montujesz się. Myślałam, że nie trzeba cię montować. O, takie jeszcze z takimi śrubeczkami to chyba nie kleiliśmy. Dobrze, ale ta łazienka to dzisiaj na koniec już. O, dobra, wykończone te drzwi. Ja sobie zaraz sama wstawię równie i poprawię. No i co? To tak, to tutaj nam zostaje to kuchnia, salonu, jadalnia pewnie będzie, a tutaj będzie też kuchnia. No, zobaczymy. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.